Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Radomia. Wyrok nie jest prawomocny. Dominik Hebda, pracownik jednej z kancelarii prawniczych w Warszawie, został kandydatem Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy na prezydenta Radomia w październikowych wyborach samorządowych. Tylko jedna oferta wpłynęła na przetarg na budowę oddziału rehabilitacji w radomskim szpitalu przy ulicy Toktermana. Piątek, 7 września. Dariusz Osiej, witam Państwa. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Radomia. Wyrok nie jest prawomocny. Radosław Witkowski zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. O ponownym rozpatrzeniu sprawy wygaszenia mandatu prezydentowi Radomia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował w sierpniu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny. W piątek WSA oddalił skargę prezydenta Radosława Witkowskiego na decyzję wojewody mazowieckiego o wygaszeniu jego mandatu. Wojewoda wygasił mandat prezydentowi Witkowskiemu w czerwcu ubiegłego roku. Późniejsze odwołania obu stron doprowadziły ostatecznie do piątkowego posiedzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ta decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego całej sprawy absolutnie nie kończy. Pan prezydent wielokrotnie podkreślał i cały czas stoi na tym stanowisku, że żadnych przepisów nie naruszył. Zresztą sąd potwierdził to w lutym, dopiero po interwencji Naczelnego Sądu Administracyjnego teraz zapadło inne orzeczenie. Wyrok w USA nie jest prawomocny. Radosław Witkowski nadal pozostaje prezydentem Radomia. Radosław Witkowski już zapowiedział, że po otrzymaniu od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uzasadnienia wyroku złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dominik Hebda, pracownik jednej z kancelarii prawniczych w Warszawie, został kandydatem Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy na prezydenta Radomia w październikowych wyborach samorządowych. Komitet zarejestrował Ruch Samorządowy Bezpartyjni. Jeszcze w kwietniu kandydatem tego ruchu na prezydenta Radomia był Rafał Czajkowski, były sekretarz miasta. Dziś Rafał Czajkowski po rozstaniu się z Ruchem Samorządowym Bezpartyjni kandyduje z własnego komitetu wyborczego. Tymczasem RSB zarejestrował swój komitet wyborczy. Chciałbym powiedzieć, że zarejestrowaliśmy komitet, który jest... kryje się pod nazwą Bezpartyjni Samorządowcy. Jest to komitet ogólnopolski. Tak jak zapowiadaliśmy, będziemy wystawiali listy w całej Polsce, począwszy od sejmików, a skończywszy właśnie na takich wyborach jak w naszym mieście. Także reprezentujemy tutaj już oficjalnie od dzisiaj Komitet Bezpartyjni Samorządowcy. W piątek Bezpartyjni Samorządowcy zaprezentowali swojego kandydata na prezydenta Radomia w październikowych wyborach samorządowych. Naszym kandydatem na prezydenta jest ktoś, kto odpowiada kryterium bezpartyjności, kto na pewno jest bezpartyjny. Człowiek z krwi i kości radomianin, dobrze wykształcony, dlatego że jest podwójnym absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydziału Historii, Wydziału Prawa. Obecnie pracuje, niestety musi pracować w kancelarii w Warszawie prawnej, robi aplikację radcowską. Ma 29 lat, jest to pan Dominik Hebda, którego chciałbym przedstawić. Dominik Hebda podczas przedstawiania się ujawnił swoje hasło polityczne, z którym pójdzie do wyborów. Urodziłem i wychowałem się w Radomiu, tutaj ukończyłem szkołę licealną, następnie, tak jak już zostało wspomniane, studiowałem w Lublinie prawo i historię. Moje hasła to młodość, bezpartyjność, przyszłość. Jak poinformował Krzysztof Górak, pełnomocnik Ruchu Samorządowego Bezpartyjni, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy ma już gotowe listy w wyborach do Rady Miejskiej. Natomiast jedynką w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest Iwona Skrzypczak. Tylko jedna oferta wpłynęła na przetarg na budowę oddziału rehabilitacji w radomskim szpitalu przy ulicy Toktermana. Zaskoczenia nie ma, oferta jest droższa o 4,5 miliona złotych od kwoty, którą szpital ma zarezerwowaną na tę inwestycję.
Ofertę złożyło konsorcjum firm Eureka Budownictwo Specjalistyczne i Eureka Budownictwo z Warszawy. Oferta konsorcjum opiewa na ponad 45,5 miliona złotych. Tymczasem w wieloletniej prognozie finansowej miasta zapisano na budowę oddziału rehabilitacji w latach 2018-2020 kwotę blisko 46,5 miliona złotych, ale jest w niej także zawarta kwota niezbędna na kupno wyposażenia. Nowy oddział rehabilitacji powstanie w dawnym pawilonie ginekologiczno-położniczym. Aktualnie trwa sprawdzanie oferty warszawskiego konsorcjum. Trudno dziś powiedzieć, jakie będą jej dalsze losy, skoro jest droższa od zakładanych kosztów. To drugi przetarg na budowę oddziału rehabilitacji. Pierwszy przetarg został ogłoszony w maju, ale nie wpłynęła na niego ani jedna oferta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby, które chcą złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy, będą mogły to zrobić w sobotę 8 września. MOPS będzie otwarty tego dnia w godzinach od 7.30 do 15.30. Radomscy seniorzy otrzymali bezpłatnie czujniki czadu. To pierwszy etap akcji władz miasta prowadzonej w ramach polityki senioralnej. Wsparcie zadeklarował także samorząd województwa mazowieckiego. Na razie czujniki otrzymało 200 osób. Na razie czujniki otrzymało 200 osób. Wkrótce odbędą się kolejne takie spotkania. Na zakup urządzeń miasto zabezpieczyło w tegorocznym budżecie 100 tysięcy złotych. To jedno z zadań w ramach programu Siła w Seniorach. Jego filarami są aktywność, zdrowie i bezpieczeństwo. Chcemy zaopatrzyć naszych radomskich seniorów w bezpłatne czujniki czadu. Zdajemy sobie sprawę, że czad to cichy zabójca. Niekontrolowany tlenek węgla to prawdopodobne ofiary, stąd chcemy, aby nasi seniorzy czuli się bezpieczni i dziś pierwsza partia, 200 sztuk tych czujników powędruje do naszych radomskich seniorów. Czujniki otrzymali seniorzy, którzy przystąpili do programu zorganizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Wręczenie urządzeń poprzedziła prelekcja na temat zagrożeń, jakie niesie użytkowanie piecyków gazowych czy węglowych pieców. Wsparcie dla akcji zadeklarował Zarząd Województwa Mazowieckiego. Będziemy chcieli wesprzeć ten proces tak, aby Radom jako jedyne miasto dziś na Mazowszu kompleksowo przeprowadziło dla osób w wieku senioralnym kwestie właśnie takich czujek, wyposażyło te osoby starsze w te czujki. W ramach polityki senioralnej miasto realizuje również szereg innych zadań. Urzędnicy czekają na kolejne propozycje, bo program jest otwarty na sugestie mieszkańców. W rozmowie z panią dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który realizuje ten projekt, powiedziała mi, że jeszcze około jest 100 czujników do rozdysponowania, więc wszystkich seniorów powyżej 65 roku życia, którzy spełniają kryteria w naszego programu, zachęcam do zgłoszenia się do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, żeby wypełnili odpowiednią ankietę, bo jeszcze te czujniki będzie można pobrać. Akcja zaopatrywania seniorów w czujniki będzie kontynuowana także w przyszłym roku. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi łączącego ulicę Żeromskiego z Lubelską. Projekt ma uwzględniać także lokalizację przy wiadukcie nowego przystanku kolejowego Radom-Śródmieście. Koncepcję nowego wiaduktu przygotowała Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu. Obiekt ma mieć 20 metrów szerokości i posiadać po 2 pasy ruchu w obu kierunkach. Przy wiadukcie powstanie także nowy przystanek kolejowy Radom-Śródmieście. Udało się uzyskać po wielu miesiącach wytężonych prac uzgodnienie co do lokalizacji i przeświadczenie o tym, że PKP będzie budowało przystanek Radom-Śródmieście. Ten przystanek powstanie przy wiadukcie na Żeromskiego. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową nowego wiaduktu. Przetarg na dokumentację wiaduktu wraz z windami, schodami, tak aby te przystanki skomunikować. Również na zaprojektowanie przystanków autobusowych. Połączenie ulic Metalowej, Giserskiej z ulicą Lubelską, ale również chcemy przyłączyć ulicę Średnią do ulicy Metalowej, tak aby również tutaj była ta możliwość komunikacji, co ułatwi i skróci czas podróżowania po tych uliczkach na glinicach. Dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę MZDiK planuje otrzymać w przyszłym roku. Natomiast zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 roku. Dobiega końca festiwal Opętani Literaturą. W sobotę 8 września w Teatrze Powszechnym spotkanie z Ritą Gombrowicz
Początek spotkania o godzinie 19. Natomiast ostatnim akordem festiwalu będzie finałowa gala Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, która odbędzie się w niedzielę w Zespole Szkół Muzycznych. Początek gali o godzinie 17. Republika Radomska 1918. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja Uliczki Tradycji. W sobotę i niedzielę radomianie będą mieli okazję przenieść się w czasy dwudziestolecia międzywojennego w ramach największego w mieście festynu historycznego. 11. edycja Uliczki Tradycji będzie utrzymana w klimacie niepodległej. Nie mogło być inaczej, skoro w tym roku przypada jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaczynamy 8. czyli w sobotę po południu o 17.30 spotykamy się na Placu Konstytucji. Będą z nami zabytkowe auta, rowerzyści, ale przede wszystkim będzie z nami Radomska Orkiestra Wojskowa. Orkiestra Wojskowa doprowadzi uczestników przemarszu do Resursy Obywatelskiej. O godzinie 18.00 zaczniemy koncert 100 lat niepodległej, potem zobaczymy przygotowany przez wszystkie działające w Resursie grupę muzykal, dźwięk i wdzięk. To takie odwołanie do czasów, kiedy rodziło się kino dźwiękowe, kiedy coraz więcej działo się i na scenie, i w teatrze, i w kinie. Organizatorzy tegorocznej Uliczki Tradycji będą przypominać o tym, że Radom jako pierwsze miasto w Królestwie Polskim w 1918 roku odzyskało niepodległość. Program tegorocznej Uliczki jest bardzo bogaty. Najwięcej atrakcji przygotowano na niedzielę 9 września. Zaczynamy najpierw wyścigami starych rowerów. Pędzą łuczniki, to na Placu Konstytucji, wkoło na ulicę. Natomiast już też tradycyjnie my wyruszamy z paradą numer 2. W tym roku więcej tych przemarszy. Z Placu Koraciego, a potem aż do godziny 20 albo i dłużej będziemy przedstawiać rozmaite koncerty i atrakcje. A te atrakcje będą się odbywać na scenie głównej, scenie pod muzami, dziedzińcu Resursy oraz w sali kameralnej i widowiskowej Resursy. Szczegółowy program tegorocznej Uliczki Tradycji jest dostępny na stronach internetowych www.radom.pl i www.resursa.radom.pl. W niedzielę 9 września kolejna rowerowa wyprawa z cyklu Co za jazda. Tym razem kolorowy peleton wybierze się w podróż do malowniczej Puszczy Kozienickiej. To już 6. tegoroczna wycieczka rowerowa z cyklu Co za jazda. Jak na razie cykliści mogli podróżować do Skaryszewa, do Maniowa, Studzianek Pancernych, Szydłowca i Białobrzegów. Teraz celem będą Królewskie Źródła. Wyprawa Co za jazda to już kolejny sezon, który ją organizujemy. Tym razem ostatnia wyprawa do Puszczy Kozienickiej. To jest kolejna okazja, żeby pokazać, jaka ziemia radomska jest fajna. Jeździmy dookoła Radomia w różne miejsca. Wszystkie są piękne, wszystkie cudowne. Wszystkie miejsca, do których ludzie często sami nie wpadliby na pomysł, żeby pojechać, a dojazd tam często jest nawet czasami bardziej urokliwy niż miejsce, do którego się dojeżdża, także sama przyjemność z jazdy. Tym razem rowerzyści będą mieli do pokonania 42-kilometrową trasę. W większości będą to kilometry asfaltowe, ale nie zabraknie odcinków specjalnych. Po drodze będzie co nieco piachu czy korzeni, ale każdy z uczestników wyprawy poradzi sobie z nimi bez problemu. Co za jazda, to wycieczka dla całej rodziny. Tym razem przez rzeki nie będziemy jeździć, także będzie dużo, dużo spokojniej. Bardzo przyjemna, rekreacyjna trasa dla całej rodziny. Zapraszamy wszystkich, łącznie z małymi, kilkuletnimi dziećmi, bo takich uczestników też mamy sporo, także bardzo przyjemna, lekka trasa. Co za jazda do Królewskich Źródeł odbędzie się w najbliższą niedzielę. Uczestnicy wyprawy zbierają się o godzinie 10 pod supermarketem przy Alei Grzecznerowskiego 29/31. Aby zapisać się na wycieczkę, wystarczy... Wysyłamy SMS o treści jazda.puszcza, później imię i nazwisko na numer 7248. Te SMS-y są potrzebne po to, żeby wiedzieć, ile poczęstunków przygotować dla danych uczestników, a na końcu na naszej kolacji charytatywnej cały dochód z tych SMS-ów będzie przekazany na potrzebujące dzieci. Organizatorem rowerowych wypraw Co za jazda jest Stowarzyszenie Co za jazda i Radomska Grupa Mediowa. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.